Witam serdecznie. W tym odcinku, w tym poradniku pokażę Wam, jak zaprogramować wyświetlacz w autobusie SD202 typ D92. Zamierzam to zrobić, ale na mapie Grundorf. Jednak za jezdnię wybiorę Spandau. Dlatego, że w ostatnim filmiku pokazywałem Wam kody ZIL, jak się wpisuje. Filmik, jak ustawić autobus, rozpocząć pierwszy kurs. W tym pokażę Wam to na przykładzie podczas wpisywania kodów nie w ZIL, a w ROUTE. Dlatego wybieram inną zajezdnię. Natomiast mapa ta zabiera mało FPS-ów, dlatego będzie bardziej płynny film tutaj nagrany i dlatego wybiorę ten autobus. Wybierzemy miejsce, w którym się tutaj znajdujemy aktualnie. Jest to najnowszy autobus dostępny zaraz po zainstalowaniu gry. Co musimy zrobić, aby tutaj oczywiście zaprogramować ten wyświetlacz? Mianowicie, wciskamy kluczyk i włączyło nam się zasilanie. Nie musimy tutaj odpalić autobusu, uruchomić go. W każdym razie ten przycisk odpowiada za uruchomienie. Bo po prostu chcę tu tylko pokazać, jak wygląda programowanie sterownika. Jest on bardziej rozbudowany, gdyż ten autobus obsługuje zapowiedzi głosowe przystanku i dlatego pokażę na nim tutaj parę rzeczy. Odnośnie mapy właśnie Spandau, zajezdni Spandau i mapy Berlin 89, kody wpisuje się poprzez wpisanie ciągu 5 cyfr w tym poleceniu oraz ciągu 2 cyfr pod przyciskiem ROUTE. Listę z kodami powinniśmy mieć za sobą, tak jest. Jest tego bardzo dużo. Mamy tą listę bardzo rozbudowaną, ale nas interesuje linia 92 i lub ewentualnie 92E, linia ekspresowa i 13N, która gdzieś tutaj też powinna być. Tu chyba będzie tutaj. To jest fototekstura, dlatego tak zamazane. W każdym razie, gdybyście nie znaleźli tych wszystkich kodów, są one oczywiście dostępne na liście poradników na forum Omnibus Simulator. Ja te kody mam zapisane. W każdym razie pokażę Wam, co należy teraz zrobić. Zacznijmy od linii 92, czyli standardowa linia, którą możemy się przejechać na początku. Linia 92. Jak wygląda kod? Kod wygląda 09200. Jest to bardzo tutaj prosty system dostosowany. Gdyby była linia 102, pisalibyśmy 102 i tak by to wyglądało. I ten wpis zatwierdzamy tym klawiszem tutaj koło 0. I teraz powinno nam się pokazać napis 92. Następnie wybieramy kierunek route. Naciskamy przycisk route. I tutaj mamy do wyboru 4 kierunki, gdyż ta trasa jest pełna, a także skrócona na mapie Berlina. I wpiszmy po prostu przykładowo 01. Kolejne odcinki i kody to 02, 03 i 04. Zatwierdzamy ten wybór i już mamy wybrany kierunek Fernstrasse Stadtgrenze. Tak jak tutaj widać. I któryś przycisk odpowiada tutaj za zapowiedź kolejnego przystanku.
Falcon the Chaussee. Dokładnie ten. Jeżeli się pomyliliśmy, chcemy wrócić. Lub przesunąć dalej, to używamy tych tutaj przycisków obok. Kolejny przystanek. Ambogen. I tak dalej. Można też skorzystać, co będzie oczywiście łatwiejsze podczas normalnego kursu, ze skrótu klawiszowego Q. Naciskam taki klawisz Q i dzieje się to samo. Bärwinkel. Jest jeszcze kod oczywiście do linii 92E, do linii ekspresowej. Wciskamy ponownie linię kurs. I tutaj kod wygląda 092, czyli początek jest taki sam, ale wygląda na to, że za literkę E odpowiada liczba 10. Jak widzicie, zmieniamy napis na 92E. I tutaj mamy kody ROAD od liczby 0,5 do 12. Piszę 0,5. I treść na wyświetlaku się zmieniła. I tak samo Falcon the Chaussee. Działają nam Am Kiesteich. Hohenzollernring. Działają nam tutaj również zapowiedzi. I jeszcze jeden kod, który tutaj podam. Jest to kod do linii nocnej 13N. Również linię kurs wybieramy, przycisk 91 304. Czyli dziewiątka na początku, 13 to jest właśnie numer linii 13N i 04. 04 i 9 odpowiadają pewnie za to, że jest to właśnie N, czyli linia nocna. Teraz nie sugerujmy się kierunkiem, bo przeskoczyło to nam. 13N, napis zmieniony. I również wybieramy road. I tutaj mamy pod 13N mamy 01 i 02 kierunki. Te dwa kierunki są dostępne. Pierwsza to start gręca. Jak widać, również wewnątrz tego autobusu są wyświetlacze zamontowane. I również tutaj powinny działać zapowiedzi. Wcisnę tutaj przycisk Q, bo oczywiście innej możliwości tutaj nie mam. Seeburger Straße. Jak widać, nie we wszystkich Siegstraße. Przystankach to działa. Pelvesiner Weg. Ale większość na pewno będzie działała. Schmidt-Knobelsdorf-Straße. I tak wygląda programowanie sterownika najbardziej zaawansowanego, najbardziej rozbudowanego. Dobry OMSI. Trudniejszą rzeczą o wiele bardziej jest zaprogramowanie sterownika przy starszych autobusach, gdzie mamy takie taśmy przewijane. Osobne okienko na numer linii, osobne okienko na kierunek, w jakim autobus zmierza. Myślę, że to by było na tyle. Jeszcze ważna informacja, jeżeli znajdujecie się w pewnym miejscu i wprowadziliście dobry kierunek, zgodny z tym, jaki macie uruchomiony rozkład jazdy, no to po wprowadzeniu tego kierunku i podjechaniu pod pierwszy przystanek, podejdę po prostu pod pierwsze drzwi pasażerowie i będą chcieli wejść do tego autobusu. Jeżeli zrobiliście to źle, no to skorygujcie kierunek na wyświetlaczu i sprawdźcie, czy po wprowadzeniu nowej treści na wyświetlacz pasażerowie podejdą do autobusu i będą chcieli skorzystać z tego kursu. To by było na tyle. Na pewno pojawią się kolejne poradniki. Dziękuję za oglądanie, za komentarze również dziękuję i proszę o ewentualne sugestie odnośnie filmów. No to cześć, pa pa!